Wanienka żabka. Tutaj jest prysznic słonik. O, stąd leci woda. Tu jest taki prysznic. Fajne fibelki. Witam wszystkich niezwykle gorąco z kolejnego kempingu, trzeciego na naszej wakacyjnej drodze tegorocznej, a mianowicie jest to kemping Neset. Kemping ten jest położony od poprzedniego kempingu w Seljord o około 180 km na południowy zachód. Na ten kemping przyjechaliśmy wczoraj, tak dosyć późnym popołudniem, bo byliśmy chyba około godziny 18. Ale nie kręciłam filmiku, ponieważ wczoraj był okropny wiatr i szczerze mówiąc pewnie niewiele byłoby z tej relacji słychać. Kemping jest położony niesamowicie malowniczo, zresztą jak praktycznie wszystkie kempingi w Norwegii. Jest to taka mała miejscowość, wioska, która się nazywa Byglandsfjord. Jest to miejscowość położona około 15 km od miasteczka Evje. Jechaliśmy dosyć krętą, górzystą drogą i te 180 km zajęło nam praktycznie 4 godziny podróży, czyli mniej więcej to jest standardowo jak podróżuje się w Norwegii. Tutaj mówię, mam na myśli oczywiście z przyczepą kempingową. Samochodem może byśmy jechali z godzinę krócej. Samochodem może z godzinę krócej, ponieważ tu są duże ograniczenia prędkości, wąskie drogi, kręte. No i idziemy sobie w tej chwili główną wjazdową drogą kempingu. Kemping jest tak rozległy, że zastanawiam się, jak go pokazać, żeby nie było to w sposób chaotyczny. Więc tutaj mamy już pierwsze miejsca do kempingowe dla kamperów, jak i dla przyczep. Tak naprawdę te miejsca utwardzone to są dla kamperów, ale pewnie jak przyczepa stanie, to też nic się nie stanie. I zaraz tutaj na lewo mamy taki mały parczyk aktywności ruchowej, gdzie można sobie poćwiczyć. Tam pograć w siatkówkę. I idziemy sobie w kierunku recepcji. Myślę, że taki kierunek obierzemy. Naprawdę jest bardzo rozległy i wczoraj mieliśmy oczywiście też duży problem, jakie miejsce wybrać, bo wszystkie fajne. Co fajnego jest tutaj w tym miejscu, że ta trawa nie jest nasiąknięta wodą. Jest twarde podłoże, równiutko wszystko przystrzyżone. W poprzednich kempingach jednak ta trawa nasiąkała. No nie wiem jak tutaj jest podczas ulewy, ale myślę, że tutaj też padało. Jak idąc do recepcji, zahaczymy tutaj już o to miejsce. Tu jest taka plaża. Tutaj można sobie podejrzewam wypożyczyć kajaki, tu jest taki ponton, o tutaj na kempingu wszędzie praktycznie wszechobecne są króliczki, do tym mają hodowlę i te króliczki sobie wolno biegają, atrakcje dla dzieci. I tutaj jest o, jakaś piaskownica, tutaj taka plażyczka, pewnie przy ładnej pogodzie dzieci się mogą kąpać, woda jest czyściutka. Tak, bardzo czysta woda, przejrzysta, bardzo ładna. Tutaj też jest bardzo fajne miejsce, takie zaciszne, taki, na takim cypelku umiejscowione. Ale idziemy w kierunku recepcji. To musi być dużą atrakcją dla dzieci, ten taki duży ponton, bo oni sobie mogą na tym skakać na wody. Tutaj też są miejsca stałe, widać, bo mają ludzie swoje pobudowane tarasy, mają dobudowane domki kempingowe. Bardzo ładne miejsce, naprawdę. I idziemy do recepcji. I tutaj
sobie. Mamy taki plac zabaw. Różne domeczki, niedomeczki fajne. Ślizgawka, huśtawka. Dzieci mają gdzie się bawić. O, tam króliczek. A my stoimy zaraz tam dalej. Pokażę wam dokładnie, za chwilkę jak się zbliżymy. Wybraliśmy sobie to miejsce tutaj, o. W miarę blisko recepcji, w miarę blisko sanitariatu, kuchni z mywarni. I tu jest ta recepcja. Jakaś kawiarnia, która jest, otwiera się o godzinie, zdaje się, że chyba 14. Tak to pięknie wygląda tutaj. Od tej strony. Jest kolejny placek zabaw. I w tym budyneczku są sanitariaty, czyli łazienki z prysznicami, toaletami, umywalkami. I tutaj jest tak, zlewnia szarej wody. Tutaj. Woda się zlewa w tym miejscu. I jest tutaj też zlewnia, wiadomo, śmietniki. I tutaj zlewa się kasety od toalet. A czyste pomieszczenie. Nie można nic zarzucić. Jeszcze nie korzystaliśmy. Tutaj na pewno punkt uzupełnienia wody. No i tam mamy łazienki. Teraz zobaczymy, może nam się uda to nagrać. Chciałabym ludzi nagrywać. Dużo jest toalet. Damskie. Jeszcze widać nie będą dzisiaj sprzątane. Tak, tutaj są toalety. Cały toalet tutaj. A tutaj jest prysznic, z tego korzystałam wczoraj. Ok, woda jest ciepła, tylko że trzeba bardzo często naciskać ten guziczek, bo dosłownie leci minutę, dwie woda i trzeba ponawiać naciśnięcie, ale jest w cenie, więc nie płacimy nic dodatkowo za to. Tutaj też już nic. Tu są umywalki w tych kabinkach. I tutaj jest tak samo rząd toalet, umywalki i na końcu są prysznice. Cztery są prysznice w tym miejscu. I tak samo jest w męskiej usytuowane, a naprzeciwko są drzwi. To jest pomieszczenie takie dla osób niepełnosprawnych i dla dzieci malutkich. Tak wygląda ten budyneczek. A stąd można sobie zejść, zobaczcie, na samą wodę, ale tu jest pełno kaczuszek. Można sobie tam posiedzieć. Ale fajne miejsce, wczoraj go nie widziałam. Ten kępik jest naprawdę duży i tutaj 2-3 domy to jest za mało, żeby go poznać, ale piękne. Cześć kaczusie. Tam można sobie posiedzieć, popatrzeć. O, i króliczek podbiegł do mnie. Hej! Pięknie. Ale pójdźmy dalej. No i od tego budynku sanitarnego na prawo jest kolejny taki placyk, też na takim jakby cypelku ustułowany. Też wczoraj o tym miejscu myśleliśmy, ale nie było za bardzo wolnych placyków, także tak wygląda. Tam ładny jakiś taki półwysep, można też pójść na spacer, pójdziemy gdzieś zobaczyć. I my jesteśmy tutaj usytuowani, w tym miejscu. Tam jest recepcja, proszę, a my jesteśmy w takiej odległości. Tutaj sobie stoimy.
teraz tak, tych punktów sanitarnych jest dużo, ze względu na to, że to jest duży kemping, tak samo tak i tych sanitariatów jest chyba z 3 punkty, tak. Ale pokażę Wam bardzo fajnie wyposażoną kuchnię. Jeżeli tam nikogo teraz nie ma, to pokażę Wam. To też jest wszystko w cenie. Można korzystać z kuchenek, piekarników, mikrofali. Tam też jest duża lodówka, jak ktoś nie ma gdzie trzymać rzeczy wymagających niskich temperatur. Tutaj ten budynek, ona wprost, to jest właśnie kuchnia. Zobaczymy, jeśli nikogo teraz nie ma, to nagram, a jak nie, to później. Spróbujemy nagrać. No i jesteśmy w kuchni. I powiem Wam, że bardzo fajne pomieszczenie, czyste. I teraz tak, zobaczcie. Kuchenka z piekarnikiem. Kuchenka z piekarnikiem. Tu różnego rodzaju ekspresy. Mikrofala. Lodówka. Zlew. Tutaj nawet można sobie usiąść, nie poczekać, jak się coś gotuje, albo nawet zjeść. Jest bardzo ciepło. I fajne pomieszczenie. I to wszystko jest w cenie. To jest naprawdę duży, duży plus. Jeszcze nie wiem, w jakiej cenie, ale ten kemping nie należy do najdroższych. I tutaj jeszcze można sobie, pewnie mając węgiel grzewny, sobie coś tutaj fajnego upiec. Super. Idziemy do jakby kolejnej części kampingu. Tutaj jest bardzo dużo stałych przyczep. Tam bardzo znajdziemy, zobaczymy, gdzie jest ten pomościk. A idę tędy, bo chciałam Wam pokazać kolejne sanitariaty, bo są tak śliczne dla dzieci, że muszę to nagrać. Nie będę nagrywać wszystkich sanitariatów, bo one są bardzo podobne. Ale te jedne muszę Wam pokazać. Tu jest budyneczek z sanitariatami dla tej części kempingu i pokażę Wam właśnie to, co jest dla malutkich dzieci. Zobaczcie, jakie fajne pomieszczenie. Lanienka rzadka. Tutaj jest prysznic, słonik. O, stąd leci woda. Tu jest taki prysznic. Fajne fiberki. Jeszcze nie widziałam takich. Umywaleczki. No naprawdę słodkie. Bardzo fajne pomieszczenie. W tym też jest familia room. Tak wygląda. Kibelek. Prysznic, lustro, umywalka. Tutaj można sobie naprać wody, zmyć naczynia, też podejrzewam. I tutaj są prysznice z tej strony. Same toalety. O, światło, to jest na czujnik ruchu. No i chyba tutaj są prysznice. O! Tak, tutaj są prysznice. Bardzo okej. Okay. Teraz pójdziemy sobie dalej. Czy właściwie wrócimy? Na koniec tamtego miejsca nie będę szła na razie. Jest to naprawdę kemping za duży, tak po prostu pokazuję w skrócie. Przyjedźcie sami, zobaczcie, ale polecam już na tą pierwszą chwilę. To jest pierwszy nasz tutaj poranek i polecam to miejsce. Jest przecudne, duże, ale nie jest takie przytłaczające jak dla mnie. Przedwczoraj właściwie byliśmy w odwiedzinach u znajomych i u rodzin, którzy są na kempingu w B. No to już jest zupełnie inny charakter kempingu. Taki bardziej resort. Pójdziemy teraz na tą kładeczkę zobaczyć tam.
I tam ten kamping to jest takie pole kampingowe bardzo duże, z bardzo wieloma atrakcjami dla dzieci. I basen jest, i trampoliny, i wypożyczalnie takich rowerków, samochodzików. No po prostu bardzo, bardzo duże rzeczy, bardzo dużo atrakcji. Nie wiem o wszystkim, bo tylko byliśmy chwilę tam, także... Jesteśmy na kładeczce. Tutaj też pewnie się można kąpać, woda naprawdę jest czyściutka, ale pewnie zimna. Też taka ślizgaweczka. Od tej strony kemping. Fajne miejsce. Naprawdę. Nie wiem, czy tam ten domeczek to jest czyjś, czy to tylko po prostu jest taka atrakcja. Zobaczymy. O, pojedziemy bliżej. Grilla palić, jest grill. No super, naprawdę super. Szczerze mówiąc, nawet jeszcze nie wiemy, ile dokładnie kosztuje ten kemping, bo płaci się przy wyjeździe, ale tak też coś koło 350 koron, ale to już później podam dokładną cenę, jak będziemy wiedzieć. Jakby tak przyszło mi zestawić te trzy kempingi, na których byliśmy podczas tych wakacji, a przymierzam się do takiego zestawienia, to będzie to trudne zadanie. Każdy kemping miał inny charakter, inny jakby rodzaj, ale to dobrze, że każdy jest dla siebie charakterystyczny i będzie się go pamiętać. Bardzo ładne miejsce. Pójdziemy jeszcze dalej. Chcę pokazać Wam jeszcze jedną atrakcję dla dzieci. Że naprawdę dzieci lubiące bawić się na zewnątrz mają tutaj co robić. Nie mogą się nudzić. Tutaj na tym, z tej strony właśnie kempingu jest, są rozbite namioty. Tam są różne trasy wycieczkowe właśnie na tą górkę. Zamierzamy właśnie gdzieś się powspinać. Zobaczymy, na ile nam czas pozwoli. To jest akcja, a kolejna to atrakcja dla dzieci. Tu jest duży napis Nesset Camping, szyld. A tu jest tak, podłucha powietrzna i trampolina. Także dzieci mają gdzie się wybawić. No i tam do sobie wrócimy. Na tą chwilę nie można się do niczego doczepić, jeśli chodzi o ten kemping. I mogę go z czystym sercem polecić. Jeśli coś się zmieni po tych dwóch, trzech dobach pobytu tutaj, to na pewno o tym powiem. A teraz wracam do kempingu i trzeba zjeść śniadanko i pobudzić chłopaków. Tak oto właśnie prezentuje się kemping Nesset w Byklandsfjord. Jest położony nad samym jeziorem i u stóp jakiejś niezawielkiej górki. To tyle z kempingu w Nesset. Na tym kempingu Nesset dostaliśmy taką oto książeczkę Setesdal, czy to jest dolina, która naprawdę się rozciąga bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie, jaka to jest wielka dolina. Tutaj o, ta mapka pokazuje. Aż po skryt Kristiansandu. Aż dotąd. Ta naprawdę jest ogromna. I tylko chciałam o tej mapce pokazać, że jak zaczęliśmy nasze wakacje, czy wyjechaliśmy tutaj ze Stavanger, właściwie w tych okolicach, bo Egersund, przed Egersundem mamy nasz kemping w Brusand, tam stoi nasza przyczepka i wyruszyliśmy tą trasą. Tutaj Kristiansand, tak pojechaliśmy sobie tutaj
pamiętacie, Drammen było i nasz pierwszy przystanek tutaj na kempingu w Oslo, Bogstad, na którym posiedzieliśmy tydzień czasu. Później pojechaliśmy do Seljord. Seljord też było 7 dób niezamierzonych, ale skończyło się na 7 dobach. I z Seljord pojechaliśmy tutaj do... to jest Bygland, Byglandsfjord tutaj. I tutaj jesteśmy na kempingu, który nazywa się Neset Camping. I jesteśmy teraz tutaj, jest naprawdę piękny kemping, tak jak wam to pokazałam w filmiku. No i z tego kempingu będziemy musieli kierować się z powrotem na Egersund. Jeszcze dokładnie nie wiem, czy to będziemy jechać tutaj w dół do Kristiansandu i potem tak. Jeszcze nie wiem. Ale ta mapka bardzo to wszystko pięknie pokazuje, jak wyglądały nasze wakacje w tym roku.